Pod kątem przygotowania do olimpiady matematycznej. Chodzi tu szczególnie o dzieci młodsze, czyli klas 1-3. Kółko przyrodnicze, kółko plastyczne, SKS głównie skierowany na piłkę nożną. Dla młodszych dzieci również prowadzona jest kawiarenka internetowa, chór szkolny, koła taneczne i to w 3 grupach, dla dzieci młodszych, średnich i nawet w gimnazjum. Kółko teatralne prowadzone jest przez panie, które przygotowują dzieci młodsze na różnego rodzaju występy, nie tylko w szkole i w naszym środowisku, ale również kółko to wyjeżdża poza teren, pokazując się w powiecie. Dalej prowadzone jest również kółko języka niemieckiego. Prowadzone są zajęcia sportowe z uwzględnieniem głównie lekkoatletyki. Dotyczy to szczególnie imprezy, która nazywa się Czwartki Lekkoatletyczne. One będą właśnie już odbywać się lada dzień. Rozpoczną się, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś mieliśmy bardzo duże osiągnięcia, że nawet nasz uczeń pojawił się i zajął pierwsze miejsce na ogólnopolskim podsumowaniu czwartków lekkoatletycznych w Warszawie. Również prowadzone są zajęcia z krucjaty, a krótko to nazywa się, właściwie dłużej troszeczkę nazywa się to Eucharystyczny Ruch Młodych. Dalej prowadzimy oprócz chóru, o którym już wspomniałam, prowadzona jest również nauka gry na gitarach i to są i dzieci młodsze i starsze, które bardzo często wykorzystujemy na imprezach i szkolnych, i środowiskowych. I to by była szkoła podstawowa. Dalej, w gimnazjach natomiast podobnie, tak jak mówiliśmy tu o kółku tanecznym, kółku ekologicznym, koła recytatorskie prowadzone są, biologiczne, gra na instrumentach, na gitarach. Wiem, że już nawet pani prowadziła grę na fletach prostych, tak? O ile dobrze pamiętam. Natomiast zajęcia sportowe głównie skierowane są na siatkówkę. Oprócz takich ruchowych i artystycznych działalności pozalekcyjnych należy wspomnieć również koło matematyczne, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, koło geograficzne, fizyczne, regionalno-historyczne. Dalej również młodzież gimnazjalna uczestniczy w akcjach związanych z wolontariatem. Myślimy o tym, że może założymy również tutaj stowarzyszenie związane z wolontariatem, koło biologiczne, koło tenisa stołowego. I to wszystko właśnie to zajęcia, w których młodzież może uczestniczyć. W przyszłym roku szkolnym będziemy obchodzili jako szkoła 90-lecie rozpoczęcia nauki w Polskiej Szkole Kwileckiej. Z tego, co kolega nasz historyk tutaj wybadał, to okazało się, że właśnie pod koniec września i na początku października ta nauka w szkole, Polskiej Szkole Kwileckiej się odbyła 90 lat temu. Przy okazji jubileuszu chcielibyśmy zorganizować po raz pierwszy też zjazd absolwentów. Nie wiem, czy nam się to uda. Pewne działania już podjęliśmy, komitet organizacyjny mamy założony, nawet już znamy też numer konta, na który właśnie ci chętni absolwenci chcieliby wpłacać drobną kwotę jakąś pieniędzy. Chcemy również zorganizować pewne takie książkowe wydanie dotyczące i historii, ale też czasów współczesnych, które będą zawierać i zdjęcia, ale też pewne informacje o naszej szkole. Naprawdę, gdybym tak była przygotowana, to mogłabym mówić, ale wiem, że jesteśmy ograniczeni czasem. Więc teraz następne pytanie. Jaki Pani zdaniem wpływ na młodzież ma edukacja pozaszkolna oraz działania społeczne? Myślę, że ten wpływ jest bardzo ważny i takie odnoszę wrażenie, że pozytywny, generalnie pozytywny. Wiem, że niektóre działania no tak jak wszędzie, przynoszą efekty nie takie, jakie zamierzamy osiągnąć, ale myślę, że właśnie takie działania pozalekcyjne i takie działania społeczne przynoszą bardzo fajne efekty, bo muszę powiedzieć, że pamiętając sama, będąc wychowawcą klasy, ja zupełnie inaczej odbierałam młodych ludzi, będąc na wycieczce poza terenem Kwilcza, będąc na wycieczce rowerowej tu po naszym terenie, będąc nawet na dyskotece i uczestnicząc w tej dyskotece tych młodych ludzi, oni zupełnie inaczej zachowywali się. I muszę powiedzieć, że gdy nie akceptowałam na przykład ich zachowania podczas zajęć lekcyjnych, to tu widziałam, że to nie są źli ludzie, oni po prostu mają inne zainteresowania i oni chcieliby się zająć czymś innym niż nauka. No ale bardzo mi przykro, w szkole podstawowej i gimnazjum to jest jeszcze obowiązek szkolny i wszyscy musimy go realizować i niestety, chociaż może stety, musimy przytrzymać tych młodych ludzi właśnie i zachęcić ich do nauki. I myślę, że takimi działaniami dodatkowymi, pozalekcyjnymi, poza ławką szkolną, możemy też spróbować z nimi rozmawiać i przekonać ich do tego, że jednak szkoła jest ważna i ona właściwie bardzo dużo wnosi w życie takiego młodego człowieka. I widzicie, że my próbujemy działać, próbujemy zachęcić, dajemy różne oferty. Ja wiem, że nie wszyscy mogą z tego skorzystać, bo to by było niemożliwe, ale próbujemy szukać różnych alternatyw. Muszę powiedzieć, że przyszły rok szkolny przyniesie jeszcze większe możliwości, bo my troszeczkę wyprzedziliśmy, myślę, działania ministerstwa, a ministerstwo wpadło na to, że właśnie każdy nauczyciel pracujący na pełnym etacie będzie musiał od 1 września 2009 roku pracować 1 godzinę właśnie społecznie. Większość może się oburzy, ale niektórzy stwierdzą, że właściwie ja to robiłem, ja pracowałem nie tylko 1 godzinę, ale na przykład 5 godzin tygodniowo, a może i nawet czasami 10 godzin tygodniowo. Sama wiesz, ile czasu zajmuje na przykład przygotowanie imprezy jakiejś środowiskowej, ważnej, gdzie chcemy się pokazać, ile prób, ile spotkań, ile rozmów, ile przygotowań, ile pracy w domu, prawda, to wymaga właśnie poza lekcjami. Ja bardzo przepraszam za te telefony, ale tu tak jest po prostu. W takim razie dziękujemy bardzo pani dyrektor. Rozmawiam właśnie z wójtem gminy Kwilcz, panią Marią Węgrzyn. Dzień dobry. Mam do niej kilka pytań. Czy gmina może przewiduje jakieś inwestycje skierowane specjalnie dla młodzieży? Trudno powiedzieć, czy specjalnie dla młodzieży. Realizujemy w tej chwili kilka inwestycji, które też mogą być inwestycjami przeznaczonymi dla młodzieży i na pewno są. Na przykład będziemy budować, zaczniemy budowę i przypuszczalnie skończymy w tym roku, bo takie jest założenie, salę gimnastyczną w Luboszu. No, to jest też przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, a także i dorosłej, która w Luboszu jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o piłkę nożną, a także dorosłych. To jest jedno. W Kwilczu wygłuszyliśmy ostatnio naszą salę gimnastyczną. Też z przeznaczeniem może być jakby zastępczo zamiast na Dom Kultury. Można już w tej chwili tam robić jakieś imprezy większe, można scenę ustawić, o czym świadczy sukces jakby w tym roku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także dziękuję bardzo naszej młodzieży, bo rzeczywiście zaangażowała się bardzo. No i sukces był niesamowity w tym roku, bo zebraliśmy dużo pieniążków. Dalej, co jeszcze? No, na pewno będzie plaża. To jest także budowana plaża, o co walczyłam od początku mojej kadencji, żeby jednak tu powstała plaża przy naszym pięknym jeziorze, gdzie mamy czystą wodę, taką jak w Pusimiu, chociaż jezioro jest niewielkie, ale miejsce na plażę jest doskonałe.